Jest coś, czego na przykład nigdy byś na siebie nie włożyła? Ja, może mięsa bym nie włożyła na siebie, z racji może jakichś takich, no nie, mięsa faktycznie nie. Natomiast bardzo lubię kreatywność, bardzo lubię wszelkie przejawy takiej szalonej wręcz mody i jestem jak najbardziej na tak. A czy jest ktoś, czyimi stylizacjami się inspirujesz, czyim stylem się inspirujesz? Czy ja wiem, podglądam bardzo dużo różnych gwiazd. Bardzo lubię styl Lady Gagi, dlatego że po prostu wyróżnia się. Ja uwielbiam osoby barwne, takie barwne ptaki i osoby, które potrafią przykuć uwagę nie tylko swoim talentem, ale również właśnie wyglądem. Nie boisz się chyba odważnych stylizacji, prawda? Nie, absolutnie nie. Wydaje mi się, że artyści, twórcy, zarówno wokaliści, jak i wszyscy, tak naprawdę wszystkie osoby, które gdzieś są związane ze światem artystycznym, mogą sobie pozwolić na różne ekstrawagancje. W związku z tym jest to dobry czas i miejsce, żeby pokazać się w innym anturażu niż na co dzień, kiedy idziemy po bułki do sklepu. A jak wyglądają twoje stylizacje codzienne? Na co najbardziej zwracasz uwagę? Przede wszystkim, zaskoczę was, zwracam uwagę na wygodę, ponieważ permanentnie jestem w trasie koncertowej i cenię sobie wygodę, cenię sobie dresy wygodne, sportowe obuwie. Po prostu szanuję też swoje ciało, bo no, te szpilki jednak dają troszeczkę w kość.